Hej, dzień dobry wszystkim. Chciałam Wam po pierwsze podziękować bardzo za wszystkie komentarze, wszystkie polubienia, interakcje do moich filmów i też innych materiałów w różnych miejscach internetu. Za to, że jesteście tacy aktywni i naprawdę ja tak często tego nie mówię, może powinnam mówić częściej, ale bardzo, bardzo to doceniam i też wasze reakcje i polubienia motywują mnie do nagrywania więcej. Kiedy widzę, że no to się podoba, że ktoś tam korzysta, że ktoś wchodzi w jakąś, że możemy podyskutować, ktoś się czasem nie zgadza z czymś. I to jest bardzo, bardzo, bardzo motywujące dla mnie również. Także za to Wam bardzo dziękuję. No i dzisiaj jest dzień pochmurny, nareszcie. Nie, ja bardzo, bardzo lubię słońce i piękną wiosenną, słoneczną pogodę. No, ale jak wiecie, w wielu, wielu częściach Polski, nie tylko, wszyscy czekamy na deszcz i ja też, i są chmury. Także mam taką cichą nadzieję, że coś może spadnie dzisiaj. Jutro ma być śnieg. Ale to nieważne, że to ma być śnieg, bo jest to też woda. Jeśli spadnie, to ja się będę cieszyć. U nas akurat tutaj w okolicach Wrocławia chyba nie będzie mrozu w nocy, ale jest jakiś taki teraz spadek zapowiadany. Natomiast te wczesnowiosenne rośliny, o ile nie macie już pomidorów, czy papryk, czy cukinii w gruncie bez osłon, to spokojnie dają radę do kilku stopni przymrozku, czy groszek, czy właśnie marchewka, czosnek, to w ogóle cebulę. Pąki kwiatów oczywiście chyba mogą być, może być troszkę tutaj ryzyko, jeśli są większe mrozy, a no, u mnie kwiaty kwitną teraz, drzewka jak są w pełnym rozkwicie. Nie wszystkie, jeszcze tam śliwy, czereśnie, jabłonie jeszcze nie zaczęły, ani grusza, ale te takie wczesne bruskwinie zwłaszcza są w pełnym rozkwicie i śliwy, i wiśnie też zaczęły. Już tak ładniej, codziennie widać progres. Jestem bardzo ostatnio zachwycona moimi obserwacjami, jakich tutaj dokonuję, jeśli chodzi o zwierzęta tutaj, i owady, w ogóle całą faunę, powiedzmy, tej działki. Mimo że jest to działka w mieście, to są tutaj, przylatują ptaki, korzystają z jakichś tam rzeczy, które mam w ogrodzie, czy to poidełko, czy widzę, że sobie biorą siano na gniazda zapewne teraz z tej ściółki, którą tu mam. Pszczoły, no ja mam murarki specjalnie tutaj jakby zaproszone kilka lat temu, ale są też inne pszczoły, naprawdę jest wiele owadów, jeśli tak siedzi, teraz jest pochmurno i tak tego nie czuć, ale też widzę, pszczoły latają, ale mniej, jak jest słonecznie i cieplej, to po prostu jak się tu siedzi, to słychać tylko śpiewanie ptaków i takie buczenie, bzyczenie owadów. To jest bardzo fajne. I jestem bardzo pod takim wrażeniem tych obserwacji, których dokonuję. Dlatego to też ostatnio się u mnie pojawia, bo no, jestem zafascynowana tym i bardzo się cieszę, że po prostu tutaj kwitnie życie, tak jakby. I to obserwuję i to mi się bardzo, bardzo podoba. Ja, jak wiecie, już może tutaj mam taki ogród, on jest nieuporządkowany i też nawet specjalnie zostawiam takie części nieuporządkowane, żeby właśnie były jeże, żeby były różne inne zwierzaki, owady, takie są miejsca, których po prostu nie ruszam i tam właśnie moim celem jest to, żeby stworzyć oazę różnym owadom pożytecznym, bo no, wszystkie owady są, prawie wszystkie, no dla nas jest dobrze mieć po prostu tą różnorodność i fauny, i flory, i różne mieć tą różnorodność. Ja na to stawiam, to mi się podoba, to zawsze jakby jakoś do mnie przemawia, że fajnie jak są różne gatunki różnych roślin, różnych
owadów, zwierząt przenikają się, te rośliny również w ogrodzie. Nie tak, że mam tylko grządkę z samą marchewką, później grządkę z samą pietruszką, tylko lubię jak to się wszystko trochę miesza. Się nagadałam, słuchajcie, 5 minut widzę tutaj już. Pokażę krótko ogród i no i co? Czekam tu na deszcz, wiecie, tak sprawdzić, czy będzie padać. No, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę, za Waszą aktywność i trzymajcie się ciepło. Tak, już kwitnie wiśnia, już w pełnym rozkwicie, nawet się nie zorientowałam, jeszcze 2 dni temu nie było, to jest czereśnia. Czereśnie troszeczkę później, tamta jeszcze ma pąki, ale wiśnia, ona jest taka wczesna, chyba nawet w czerwcu już są jakieś owoce. No i tu są właśnie te części, na przykład teraz uporządkowałam gałęzie z innej części i przerzuciłam tutaj w kąt. Przeniosłam też kompostownik właśnie tu pod drzewa, tu również sąsiad ma kompostownik i tak jest to takie bardziej zacienione miejsce. Poprzednio miałam przez te wszystkie lata w drugim rogu działki, gdzie jest absolutnie słonecznie cały czas. To nie pomaga w kompostowaniu, więc przeniosłam go tutaj. Też troszkę tutaj dlatego, że no jest już taki widać kącik kompostowy, więc to mnie też tak trochę dało mi ten pomysł pomiędzy drzewa. I tu jest właśnie taka sterta gałęzi, ja to tak specjalnie tu ułożyłam i mam plan po prostu tego nie ruszać wcale. Taka właśnie, tam też taką mniejszą kupkę jeszcze utworzyłam i takie miejsca staram się właśnie zostawiać lub na przykład nie kosić kawałka trawy gdzieś, dać, żeby rosło. Ja wiem, że to nie wygląda pięknie, ale tu chodzi o to, żeby na przykład tutaj często koło tego drzewa, tu już troszkę się ta powierzchnia zmniejszyła, bo ja tę rabatę powiększyłam. Natomiast zostawiałam na przykład tutaj taką nieskoszoną trawę, cały sezon, wysoką, taki kawałek chociaż taki niewielki kawałek. I wydaje mi się, że można znaleźć w każdej działce takie, na każdej działce, nawet w małym ogrodzie, taki jakiś kącik, gdzie nie widać. Jeśli lubimy bardzo porządek, to nawet można coś takiego gdzieś poza naszymi oczami, gdzieś w takim miejscu, gdzie często nie patrzymy, taką oazę stworzyć. Tu też gałęzie, tak staram się po prostu w takich miejscach zostawiać różne taki nieporządek specjalny. I zauważyłam, że to dobrze działa. O, na przykład. Także tak to u mnie wygląda. Tutaj właśnie jeż, wydaje mi się, że mieszka pod altaną. Nie wiem, tak mi się wydaje, że on tam sobie mieszka. I tego jeża też, nie wiem czy tego samego, ale widziałam go też w ubiegłym roku. I co jakiś czas widywałam tu jeża, ale w ubiegłym roku i w tym też tutaj jest. Może to ten sam, nie wiem. Musiałabym się troszkę dowiedzieć, ile jeże żyją i jak wygląda ich cykl. Może nie ten sam. W każdym razie bardzo to cieszy, że się zwierzęta tu takie pojawiają, uznawane za dzikie nawet. No i tu są murarki. To są nowe domki. Teraz lata ich troszkę mniej. Jest trochę pochmurno. Kilka pszczół tu widzę. Te 4 pęki są nowe. Ostatnimi dniami usunęłam te stare i każdą rurkę otworzyłam. I wygrzebałam z niej kokony, które wydawały się, że jeszcze z nich wyklują się pszczoły. I je tak złożyłam, żeby się gdzieś w spokoju mogły wykluć. Czasem jak otwierałam jakieś rurki, to już pszczoły wylatywały. Zrobiłam to dlatego, żeby już nie osiedlały się w starych rurkach. Bo było jeszcze w starym tym pęku jeszcze trochę wolnych rurek. I ja w ogóle zauważyłam, że one w pierwszym roku robią... Potrafię jakby 2 razy w tej samej rurce się osiedlać, zwłaszcza to zauważyłam, jak teraz rozbierałam te rurki. W związku z tym postanowiłam wymienić te rurki, bo bardzo bym chciała, żeby już się nie osiedlały w tych starszych. W tych starszych tam jest, oj co tam się działo, jak wiecie, jeśli ktoś się też hoduje, to pszczoły także, niektórzy wyciągają te kokony przed zimą i przetrzymują gdzieś w lodówce, w chłodnych takich, czy w jakimś chłodzie i dopiero na wiosnę takie kokony wystawiają. Ja tego nie robiłam nigdy, natomiast właśnie niektórzy wiedzą już, że tam są różne też pasożytują
owady na tych kokonach, czy no różnie może być, no to ale to jest też natura. Ja uważam, że to należy, to jest częścią tej natury. I mnie bardzo cieszy, jak one tutaj się osiedlają. Przez te chyba 3 lata je mam, cały czas wylęgały się raczej bez problemu. I wiem, że niektóre mogą nie przeżyć tam, no ale tak to po prostu jest, że tak powiem. To jakby zostawiam to troszkę tutaj ingeruję, bo też robię te domki, też je tu sprowadziłam, a trochę zostawiam działaniu. No po prostu, jak będzie, tak będzie. Natomiast właśnie zobaczę, jak zrobię w tym sezonie. Zobaczę, jak te rurki będą zamieszkane, czy wiele z nich będzie, czy nie. Być może oddzielę te rurki zamieszkane, żeby później już móc je łatwo usunąć i dołożyć tylko nowych. No jakiś system to muszę sobie wymyślić, żeby po prostu jakoś to podmieniać dobrze, bo już pszczoły wlatywały bardzo chętnie do tych starych rurek i jakby to, no to temu chciałam zapobiec. Chciałam, żeby właśnie już w nowych zaczęły. Natomiast tu zrobiłam taki z jakichś pozostałych takich, to są takie plastikowe jakieś rurki, nie mam pojęcia od czego, znalazłam w altanie i zrobiłam w zeszłym roku taki domek i widzę, że one tu znowu wlatują. Bardzo tu im się podoba. Tego nie zdjęłam, więc już to zostawiam, bo widzę, że tu zaczęły. No, także tyle o tym życiu dzikim, wildlife na działce. I jeszcze przypomnę tylko to o poidełku, basenie dla ptaków i dla owadów. Ja tu mam takie malutkie, co kiedyś zrobiłam. Chodzi o to, ja to robiłam rok czy dwa temu. Chodzi o to, żeby po prostu wsypać kamyczków, tu muszę dolać troszkę wody i żeby tutaj owady mogły, nie topiły się, a mogły się napić, a tu w tym po prostu, jak wiecie, ostatnio obserwuję kąpiele ptaków, zwłaszcza w ciepły dzień, takie przedpołudniowe, no jest to tak wspaniałe, mi się to tak podoba, jestem tym zafascynowana i nie obserwowałam tego wcześniej. Może dlatego, że jakoś, no tak się po prostu nie złożyło, żebym to mogła zaobserwować, ale ostatnimi dniami to obserwowałam i no coś wspaniałego dla mnie. Za chwilę jeszcze pokażę jeszcze jakiś tam kawałek tego, jak one się tu kąpią, jak sobie zbierają ściółkę też, jak sobie gromadzą. Ja tu głównie obserwuję wróble i sikorki, widzę też chyba szpaki. Tak dobrze nie znam się na ptakach, może powinnam trochę lepiej się poznać, bo tutaj też słyszę różne śpiewy. Także to na to Was zapraszam, taki krótki urywek z podglądania ptaków i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, dzięki Wam za uwagę i do następnego razu. Specjalnie dla Pani Maryli, pierwszy tulipan.